Prywatna klinika walki z nałogami znanego psychoanalityka doktora Kazimierza Posuwały. To tu każdy z nas może pozbyć się tego, czego się wstydzi. Panie doktorze, ten stary mój piernik, to on ma taki nawyk, który mu się z wiekiem normalnie nasila. Im starszy, tym głupszy. A za to ty jesteś coraz mądrzejsza. Coraz mądrzejsza jesteś. Uważaj, żeby ci Nobla nie dali niedługo. Do czego? Co do czego? Do niczego. Nie, no dobra, mów dalej. No i co, i to pani tak bardzo przeszkadza, tak? No to jeszcze może tak nie bardzo, ale co gorsza, to on się ciągle ogląda za babami. Naprawdę? Ogląda się pan za innymi kobietami? Nie, no skąd? Nie oglądam się, nie. Mało nie. Raz to taka przychodziła, to mu ta głowa tak przeleciała dookoła. No ale proszę pani, przecież to jest niemożliwe. No jak to? Obkręcił się dookoła, no, a kręgosłup, a tchawica? Kręgosłup, tchawica, ja to zawsze podejrzewałam, że on nie ma połączenia mózgu z resztą organizmu. Nie no, Irena, zlituj się do pana doktora. Co? Mówię prawdę. Panie Bogdanie, no dlaczego pan się ogląda za innymi kobietami? No przecież ma pan żonę, przysięgał pan jej. Panie doktorze, no to, że ja na stole mam obiad, to nie znaczy, że ja czasem bym się nie zerknął w menu. No czasem się zerknie, to wie pan. Co byś zerknął? Wiadłospis, dla ciebie mówiąc. Wiadłospis, taka kartka, zupa, pierogi. Tak? Ty mądra luchu, ty widzi pan doktor, my o poważnych sprawach, a ten no nie głupi, no dupie Maryny nam cały czas. No, proszę tylko bez brzydkich wyrazów. Dobrze, dupie Krystyny, no. Ty panie doktorze, pan by mu coś przepisał, no żeby on się nie oglądał za tymi babami. No dobrze, niech mu pani kupi w aptece kołnierz ortopedyczny. W aptece? W aptece. No to lecę. Niezły tyłek. Gdzie? No mówię o pana żonie. Ona ma niezły tyłek? Dzieciaku, dzieciak. Co ty chciałeś?